We leave our legacy in your hands. That will be enough of that. Oj nie, panienko, nie, to nie będzie. To już nie wystarczy, to dopiero początek! Na zakończenie działania, szkoda. Hej, cześć, siema do wam wszystkim ludzie, z tej strony Jack. Witam się z wami bardzo serdecznie w takimż oto stroju. Chciałem założyć czapeczkę dla bardziej lepszego fitu, jeśli chodzi o ten strój, ale troszeczkę mi ona gryzie w oczy, więc pozwolę ją sobie usunąć. Witam się z wami bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Zagrajmy w Hogwarts Legacy! W tym odcinku zajmiemy się questem głównym i pójdziemy zaraz za chwilkę, czy znaczy za chwilkę dołączymy, czy zaczniemy lekcję... Nie patrzcie, alternatywa. Ale w takiej zbroi troszeczkę się będę wyróżniał, więc... O, może taki kaszkiecik? O, albo taki kapelutek. A la Ludo Bagman, why not? Idziemy na lekcję eliksirów. Pierwszą lekcję, na jakiej dane nam będzie być. Rozpocznijmy misję. Co ty nie powiesz, koleżanko? Dobra, czekaj. Czy coś się tu... Rebellion. Tam jest skrzynka jakby, co? Cyk. Okej. Okay. Notatka służbowa. Data 31 grudnia 1875. O! A, jak rozumiem to... I to... Ale to jest z poprzedniego roku, tak? Nadawca Biuro Aurorów. Temat Borgin i Bergs. W sklepie u Borgina i Bergsa dochodzi do zwiększonej aktywności poza zwyczajowymi godzinami pracy. Szczególnie bardzo wczesnym rankiem, kiedy na tyły sklepu docierają podejrzane dostawy. W oparciu o posiadaną wiedzę na temat reputacji sklepu zwiększamy liczbę Aurorów, jaka będzie obserwować ten przybytek. Wyznaczono ciebie do tego zadania. Oczekuj na dalsze rozkazy. Ale czekaj, teraz nie czaję. Psor Sharp to dostał, czy on to napisał? Bo teraz nie rozumiem. Znaczy wygląda jakby to dostał, no ale to musiałby wtedy trochę stary być. Trochę stara musiałaby być ta wiadomość. Dobra, no nie wiem. Jeśli gdzieś tutaj coś jest, to nie umiem tego znaleźć. Nieważne. Rozpocznijmy misję. Potions is one of the most challenging and hazardous subjects taught at this school. As fifth years, you will be required to reach new heights of both discipline and intellect. You will begin this term by brewing a Wigan Weld potion. Mr. Takar, can you tell us why this particular potion might come in handy? Yes, Professor Sharp. The Wigan Weld potion can be used to sterilize and even heal a variety of injuries. It can heal some injuries, but not all. Points for Ravenclaw. Before today's class is completed, each of you will have brewed a Wigan Weld potion of your own. You never know when you might need it. Please begin. Kurde, gość tam kuleje, widzę, na jedną nogę. Oh. Use a strong, even motion when crushing your ingredients. Nawet fajnie wyglądają te rękawiczki. Please be meticulous when adding powder to your potions. One errant sneeze could be disastrous. Ej, wygląda to super. Czekaj, czy każdy eliksir będziemy tak przygotowywali? Mam teraz ochotę wrócić do Potion Crafta, no ale update'u niestety nie było.
I see most of you have not forgotten how to stir. Not an easy potion to brew. Well done. And from what I hear of your recent exploits in Hogsmeade, you'd also do well to practice brewing the defensive Edurus potion. Professor Weasley had you acquire the recipe from J. Pippin's, correct? Yes, sir. Good. For the moment, you can find the ingredients you need in my office. But in the future, you'll be expected to provide your own ingredients. Some can be harvested from the plants you grow in your herbology class, and rarer ones can be purchased. Others, however, may be harder to obtain, and will require you to be a bit more resourceful. Come and see me when you've finished brewing, and we'll see if it was skill or luck the first time round. Ja podejrzewam, że może być pół na pół. My parents considered keeping me home from school this year after the rumors of a goblin rebellion. Ale widzę, że Amit to taka trochę Hermiona, tylko że ówczesna. Did I hear Professor Sharp say that you have permission to go into his office? He did say that. He wants me to get more ingredients to brew another potion. Brilliant! You, my friend, have been presented with an extraordinary opportunity. I'm Gareth, by the way. Gareth Weasley. Bit of a prodigy with potions, if I do say so myself. Pleasure to meet you. Wait, are you related to Professor Weasley? She's my aunt. Keeps too close an eye on me for comfort. Ugh. But she can't be everywhere. Listen, anyone with a troll-sized brain can brew an Edurus potion. I'm working on something that's certain to be spectacular. I'm just missing one tiny last ingredient that will add that extra spark. I suspect that's where I come in. You're as clever as I'd hoped. I simply need a single Fooper feather. As you'll already be in Sharp's office with his permission, perhaps you could grab it for me. To chyba nie jest dobry pomysł, zgadzam się. I don't know, Gareth. I don't want to get on Sharp's bad side. You won't. Fooper feathers aren't that valuable. Sharp won't even miss it. No dobra, niech ci będzie. Very well. I'll bring you a Fooper feather. Brilliant! Wait until you see what I'm brewing. Hurry back to me when you have the feather. Jestem na 90% przekonany, że skończy tak samo jak kiedy Neville próbował. Remember, precision is... No, jest pióro. A nie mógł po prostu wyjść i tego gdzieś na zewnątrz znaleźć? Okej. Okay. O, dobra. Tak samo jak Snape kontroluje, tak samo Sharp kontroluje. A wracając do tego, co chciałem powiedzieć. Zapewne skończy tak jak samo, kiedy Neville próbował coś uważać, czyli... nieciekawie. Bo raczej nie będzie tak samo jak kiedy Snape ważył jako książę pół krwi. Here's the Fooper feather you wanted. Brilliant! Thank you. This is going to take a moment to brew. You should get back to brewing your Edurus potion, and I'll tell you when this concoction's finished. Mam wrażenie, że chyba cała klasa zobaczy, kiedy to się skończy ważyć. Proficiency in potions are two things that cannot be rushed. Have patience and be thorough. Okej, zobaczmy. Eliksir wiganowy, to nie. Tutaj, eliksir Edurus. Okej, jedno jajo popiełka znalazłem sobie poza nagraniem. Jak eksplorowałem okolice Hogsmeade. Spokojnie, nic fabularnego. Ani ważniejsze połączniaki, same takie pierdy. Eliksir wzmacnia obronę obronę osoby, która go wypije, pokrywając jej ciało kamienistą skórą. Czuję vibe Darksiders. Okej, jedna butelka z tych eliksirów. Czy Boże, z tych składników jedna butelka eliksiru będzie. And now we add the mallow sweet and that's odd. What's happening? Wait, it's not supposed to. Ah! Get it! Again. Oh! Mel! Dragon dung! What happened? Well done, Gareth.
What now, Mr. Weasley? Sorry, Professor. That'll be points from Gryffindor. Again. Mr. Weasley did not do this on his own. His accomplice will answer to me as well. A ja chciałem tego ziomkowi pomóc, no ale w sumie dość się spodziewałem, że tak to się skończy. Dobra, ale w razie czego bierzemy to na klatę. I brewed an Adurus potion as you asked, Professor. I'm surprised you had the time. You seemed rather busy helping Mr. Weasley brew chaos. I'm sorry, Professor. I was merely trying to help a friend. Taking responsibility for one's actions does go a long way with me. I shall assume that you've learned a lesson. As for the work you did today at your own cauldron, I will say you've done well. I confess I was skeptical given the advanced nature of this class and the fact you're a new student. I'm glad I was able to meet your expectations. A rare occurrence. And you do well to remember that you're not a potions master quite yet. In addition to having a solid grasp of how to combine various ingredients, you should gain an understanding of the ingredients themselves. Pay particular attention in herbology. The plants you nurture there are often essential to the potions you brew here. Now, I recommend that you find a safe location in which to practice brewing. You cannot leave a hot cauldron simply anywhere. That'll be all. A to już zależy akurat. Dobra, eliksir Edurus. Kolejnego nie zrobię. Mógłbym zrobić eliksir Wigenowy, ale chyba sobie to odpuszczę na razie. Coś tu jeszcze ma zrobić, czy... Wasn't expecting that literally to blow up in my face. It was rather brilliant, though. I'd better clean up. You should finish brewing your potion if you haven't already. I got it. Ugh, my robes are going to reek from Gareth's inspiration for the rest of term. Okay, to dziwne. Greetings. I understand you're quite the enterprising young Ravenclaw. Professor Fig tells me you found a long-lost book for him. I'd like to talk to you about it. Ooh. Proszę, proszę, odwiedź pana Ollivandera w Hogsmeade. Dobra, w takim razie później się zajmę tą szklarnią. To jest fabuła chyba jeszcze, prawda? Dobra, najpierw do księgów, do ksiąg i zwojów. Kupiłem sobie też kilka tych schematów na czarowanie. Jakieś takie w miarę użyteczne, ale myślę, że czas też zainwestować troszeczkę w w roślinki. Czy sobie nasiona chyba też wszystkie wykupiłem, jeśli dobrze pamiętam. No dobra, nieważne. Na razie lecimy z fabułą do, jeśli dobrze się orientuję, albo do ojca, albo do dziadka Ollivandera, którego znamy z książek o Harrym Potterze. Hogsmeade, here I come. Hell yeah, boy. No, ale zanim pójdziemy do... O Boże, te doczytujące się tekstury. Zanim pójdziemy do Ollivandera. Co ma z tym Wianderem? Ah, it's always nice to see a familiar face. Let's look at what we have, shall we? Na pewno mam coś, co jest mi totalnie niepotrzebne i jest to zarazem coś, czego się z chęcią pozbędę. Karmnik dla zwierząt, skrzynia z zabawkami. Na to mnie nie stać. Na to też mnie nie stać. Też, na to też, tutaj. Stół zielarski z dużą donicą. Uszlachetniacz materiałów. Stół zielarski z trzema średnimi donicami. Średnie stanowisko do eliksirów. Albo stanowisko do eliksirów w kształcie litery T. No na to mnie stać, no to weźmy sobie to. Nothing like finding just the right thing, is there? Let me know if there's anything else I can do to help. Nie, dziękuję, już wziąłem co chciałem. Dobra, panie Ollivander. Lecim do pana, gdyż masz pan dla mnie kesta. Hello. Good of you to come. My friend, Professor Fig, speaks highly of you.
and your resourcefulness. I wondered if you'd be willing to do a little detective work on my behalf. Nienawidzę tego. Znowu się cutscenka spieszyła. No, brzmi intrygująco. Of course, Mr. Ollivander. Sounds most up my street. Wonderful. You see, about a century ago, an heirloom applewood wand with a fairy wing core went missing from this very shop. My great aunt suspected a student named Richard Jackdaw. He'd been serving as an assistant here and suddenly vanished. Richard Jackdaw? Like the bird. In fact, he was known to frequent the Hogwarts Owlry. We searched there, of course, but found no wand. We did find a series of statues similar to Jackdaw's. I'm certain they're a clue, but I cannot figure out where they lead. Jackdaw was last heard tittering about some pages with a map he'd stolen from Peeves. As you can imagine, the poltergeist was less than helpful. Wiadomo. Is there anything special about the wand? Oh, yes. It's terribly special. But not in the way you might think. It won't grant special powers to the caster, no. Nothing like that. But it will ease the hearts and minds of the Ollivanders to know of its return. And that power is immeasurable. Why would the thief have taken the wand? I must admit I have no idea. From what I can gather, he fancied himself an adventurer of sorts. Always looking for trouble. In fact, after he went missing, rumor had it his ghost was seen in Hogsmeade. Never heard much about him after that, but it seems as if his adventurous spirit may have got the better of him. Perhaps he thought that the wand had some special power simply because of its esteemed lineage. Astonishing how misunderstood the art of wand making is. Ja nie wiem, jak bardzo trzeba by mieć nawalone w bani, żeby myśleć, że o, masz jakąś inną specjalną różdżkę, inną od reszty i nagle masz jakieś magiczne moce. Typu, nie wiem, rzucisz Glacius, to jeszcze przy okazji ten zamrożony przeciwnik będzie jeszcze płonął. A ja nie żartuję, na pewno się tacy czarodzieje znajdą. Surely you could continue searching the Owlry. Oh, one would think. However, the headmaster does not take kindly to an old wand maker loitering about the place. Can't say I blame him. Also, I have perhaps been looking for too long. I feel a fresh set of eyes and a bright mind like yours is sure to solve this riddle. I'll have a look for you. You've certainly given me plenty to go on. Oh, you've brought hope to this old wand maker's heart. Professor Fig was right. You are a remarkable student. Tak ciepła herbatka. Dobra, czyli przyleciałem do Hogsmeade tylko po to, żeby zaraz wrócić do Hogwartu, a konkretnie mówiąc do sowiarni. Na szybkość tam niestety nie udam. A, tak coś sądziłem, że to może być sowiarnia. No nie popisałem się niestety inteligencją. Skrzydło dzwonnicy, dziedziniec, a chodźmy tu od razu do północnego wyjścia. Kort przywoływaczy, popularny w Hogwarcie, uczniczy słuchajcie. Aha, dobra, to jest to wtedy walka to dużo powiedziane. Ten konkurs na ciągnięcie tych kul, który był na Akio, jak się uczyliśmy Akio, czy tam Akcjo. Dobra, jesteśmy już w Hogwarcie. How nice to see you, my young friend. Cicho tam. Okej, okay, biegiem do sowiarni zatem, ale przy okazji oczywiście zahaczymy o każdy możliwy, znaczy każdy spotkany po drodze płomień fiu, żeby jak najwięcej ich mieć. Prowadź mnie kompasie. Klasa zajęć o zwierzętach. Okej. Okay.
No, nie do końca tego się spodziewałem. W sensie myślałem, że to będzie ta... Że to jest taki pierwowzór chatki Gajowego, no ale... No w sumie Hagrid zapewne potem mógł przenieść tę chatkę albo coś. Czyli to... A nie, Boże, przecież chatka Gajowego byłaby tam gdzieś. Okej, okay, dwa kapelusze za friko. To lubię. Nawet więcej, cztery. Prowadź mnie dalej kompasie. Czy będzie więcej kamieni? Jest więcej kamieni księżycowych. Pięknie. Bueno. Trzy kamyczki. Wydaje mi się, że to nie ma znaczenia, czy użyję Akio, czy użyję zwykłego tego zaklęcia. Chyba zawsze dostanę te... trzy kamienie. One są akurat tak fajnie rozstawione. Patrzę, czy jakieś kartki nie ma, ale... Same sowy chyba tylko. The statues Mr. Ollivander mentioned must be upstairs amongst the owls. Obczajmy zatem te... Jak to było? Statuetki Kawki? Tak mi się wydaje. No, statues to jest statuetka, a Jagdo... No tak, Jagdo to będzie Kawka. Tak mi się wydaje. Don't mind me, owls. I'm just here to help a friend. Now, where are those statues? Oh my god. I recognize those handles. The summoning charm should do the trick. Revelio. Ej, ale na... Ile razy ja mam użyć tego zaklęcia? Akio. I'd best keep looking. Empty perches. Could be the right size for jackdaws. Or statues of jackdaws. Okej, okay, czyli... Mówiąc krótko, strzelamy do skutku. This'll do nicely. Jeden posążek Kawki, drugi. Aha, ja tu. O jeny, serio? Ja tu muszę wszystkie umieścić? I'll take that, thank you. No to. To weź to, nie? Revelio. W ogóle kartka. Sowy Hogwartu, szkolne sowy, a także te należące do uczniów, można znaleźć w sowiarni Hogwartu. Stąpaj tam ostrożnie i uważaj na sowie odchody i porozrzucane myśli. Mysie szkielety. Widziałem kartkę przez chwilę na górze. O, tutaj jest. Akiracza. I'd best keep looking. Here's a wop. Nothing. Kurde, te nakładające się na siebie... te... Nakładające się na siebie gadki bohatera są trochę... Są, dziwnie trochę to brzmi. Birds aren't afraid of heights. Perhaps I should look a bit higher. No, byłoby to wskazane. Akio! Levius! No statues here. Akio! I'd best keep looking. Nothing. To akurat ciężko mówić o jakimś wyzwaniu czy zagadce, no. To jest trochę naciągane, że Ollivander nie był w stanie tego ogarnąć sam, że to jest banalnie proste. Gdzie ja sobie tutaj macham i macham różką, a z tej ombece machnął raz wszystko. I'll take that, thank you. Wszystkie naraz by ogarnął. Mapa z lewitującymi świeczkami, proszę, proszę. Okej, rozumiem, to jest zakazany las, to są ruiny, które prowadzą do Hogsmeade, tutaj jakiś mostek, Lumos, świeczki. A map. It doesn't appear to be connected to the missing pages. Best hang on to it for now. Okej, znalazłem część jakiegoś questa. Ale fajnie przemyślane, w sensie, że... Mogę to wziąć, a nie, że sobie to leży, jest zablokowane poprzez fakt, że nie posiadam po prostu jeszcze potrzebnego mi elementu. Znaczy elementu. What's happening? A, już, okej. Okay. I co teraz? Ah!
Hej? Could it be? Has someone solved my puzzle after all these years? Well done indeed. Good news. If you've got something to hide, you found the perfect spot. Richard Jackdaw, at your service. The Richard Jackdaw? So Mr. Ollivander was right. He wants his family wand back. Goodness, I'd forgotten about that wand. I assure you, I don't have it on me. I'm almost certain I dropped it the moment I was beheaded in that cave. Oh, it was sheer folly to follow that map. What map? Ridiculous, really. Found it on some yellowed old pages Peeves had pilfered. Thought I could impress a girl. But that's a story for another day. So, you stole a wand and then followed a map on some pages that you took from Peeves, and followed that map to your doom. Odd to hear it all reduced to such absurdity, but yes. Why do you care about some old wand? I don't really. Ollivander does. It's the pages I'm after. Might they be with the wand in the cave? Indeed. Say, here's an idea. Why don't you meet me at the edge of the Forbidden Forest? I'd be happy to show you where to find them. No, możemy się spotkać, czemu? Ale powiedz, w sumie to mnie ciekawi. Powiedz, stary, jakim cudem udało ci się okraść Irytka? How is it possible to steal from Peeves, a poltergeist? I didn't steal the pages from his ghostly form. I merely found them in his wake of destruction. He's got a penchant for wrecking things. Books, bottles, suits of armor, whatever's likely to cause the most chaos. I doubt he even noticed they were gone. Why would you steal Mr. Ollivander's family wand? The family were always going on about how special it was, so I took it. Who could resist? Sadly, it wasn't special enough to save my neck. I fully intended to return it once I learned it was only special for sentimental reasons, but as you can see, I never got the chance. Okej, przynajmniej szanuję go, w sensie głupota z jego strony, że przez takie zwykłe gadanie nie zorientował się wcześniej, że chodzi o to, że po prostu ta różdżka... Ja zakładam, że to jest pewnie jedna z pierwszych różdżek wytworzonych przez Ollivanderów, dlatego ona jest dla nich tak ważna. Ale że on nie skumał tego szybciej, to dla niego głupota, ale szanuję go za to, że chciał tę różdżkę faktycznie oddać, tylko no... Jako duch chyba nie bardzo ma jak to zrobić. Nie bardzo ma sposobność. I think I can guess how you died, but who did it to you? I was having a look about when I suddenly sensed a refreshing breeze, after which I felt, well, light-headed. That's all I remember. Hence, if you do visit the cave, be prepared. I can't tell you what for specifically, but you seem a perceptive sort. Beware a light breeze. Okay. Dobra, to widzimy się w lesie. If that's the only way for me to get those pages, I'll meet you there. If you don't mind the sight of a, well, my decapitated skeleton, the wand and the pages are yours for the taking. I cyk, 16 level, kurde. Te levele mi lecą jak porąbane, ale zakładam, że im dalej w las, tym pewnie więcej będzie mnie to No wiecie, o co chodzi. Więcej exp po prostu pójdzie na jeden level. Kurde, tam! Ten stadion do Quidditcha! Ja, który nie może tego zwiedzić. W sensie nie mogę latać, grać w Quidditcha. Muszę się oprzeć smakiem. Ale powiem, że ciężko. Naprawdę mi ciężko. W ogóle przełknąć sam fakt, że nie ma Quidditcha. Dobra, myślę, że raczej nie będę póki co... O, to w ogóle łamigłówka Merlina. Okej, to sprawdźmy ją jeszcze. Na koniec odcinka zajmiemy się jeszcze łamigłówką. O ile zdołam ją rozwiązać, oczywiście. Wydaje mi się, że akurat ta...
Znaczy, że ta... Że łamigłówki, w sensie one nie są dokładnie takie same. Każda łamigłówka jest prawdopodobnie inna od reszty. Poza tą jedną, którą zrobiłem na nagraniu, udało mi się jeszcze ogarnąć dwie łamigłówki, ale niestety do tej drugiej, nie, do pierwszej nie miałem zaklęcia, a druga albo się zepsuła, albo też nie miałem zaklęcia. Nie mi to teraz stwierdzić, ale zakładam, że raczej druga opcja dla, w sensie brak zaklęcia dla obu zagadek uniemożliwił mi ich rozwiązanie. Więc zobaczmy, cóż takiego Merlin zostawił, czy tam przygotował w tym miejscu. Could it be a Merlin trial? Achion. Aha. Okej, okay, no to ta próba jest wiadoma. W sensie wiadomo, co trzeba zrobić. Cyk muchy. O i pyk, to było wszystko. Ach, żeby wszystkie były tak proste. I znowu tak projekcja Merlina. Okej, jeśli dobrze pamiętam, rozwiązywanie tych zagadek powiększyło mi ekwipunek, prawda? Tak jest. Zwiększona wielkość inwentarza. No okej, ale w jakim stopniu? Że to, że o jeden więcej, czy o jeden taki rządek więcej? Nie wiem, jak to rozumieć. Ja sobie zmienię uchwyt na taki, bo już trochę biegałem z tym zawijasem brązowym. Misje to są tylko do odznaczenia. Tutaj coś mamy. Mapa przedstawia las, most i świeczki. Trzymam ją w torbie na wszelki wypadek. Użyj mapy, aby znaleźć skarb. No to trochę poczeka. Wymagania Expelliarmus. Okej, no Expelliarmusa na moje szczęście od poprzedniego odcinka znam. Jest to... Ej, w sumie może dałoby się znaleźć to teraz, no bo to powinno być w miarę blisko. Tak mi się wydaje przynajmniej. Tutaj co, coś się znajduje? No nie, no chyba nic. Więc nie ma co tutaj sprawdzać dalej. No i kolekcje, wyczarowania, stolik, to już chyba było. I tak jak będzie mnie gra uczyła, jak wykorzystać te wyczarowania, to wtedy dopiero będę się bawił i wam pokazywał resztę. A nie, dobra, jest, 4, okej, czyli jedno poszerzenie ekwipunku to jedno takie rozszerzenie tego. Okej, zobaczmy. Tutaj jest co? Jest las. Są te ruiny. I ma być przez most. Ej, no to może nawet w sumie w stronę fabuły gdzieś by to było. Prowadź że mnie, kompasie. Przy okazji zgarnę może nie wszystkie, ale zgarnę większość składników, które będę miał po drodze. Albo może wszystkie, kto wie. Ja nie wiem, o co tu może chodzić. Rapapapapapa. Co my tu mamy? List miłosny. Moja najdroższa Apolonio, czy zechciałabyś wybrać się ze mną na piknik? Wiem, że lubisz konwalijskie pierogi. Prawie tak samo jak dobre tajemnice. Do zobaczenia wkrótce. Mam nadzieję. Pozdrawiam, Richard. Ale Richard Jackdo? W sumie jedyny Richard, jakiego znam. Póki co. O, tak. To będzie to. Teraz co, szukamy świeczek, czy jak? To jest bardzo dobre pytanie. Na razie sobie zamiast Leviosa ustawię Lumos. I tam
Tam jest pochodnia. Tutaj trochę składników. Ale kurde, zakazany las nocą to jest najgorsza rzecz, jakiej można... Znaczy, najgorszy pomysł, na jaki można wpaść, żeby zwiedzać to miejsce nocą. Wykonaj kombinację pojedynkową, okej. Okay. Bum! Ej, co to za cenzura miała miejsce właśnie? Halo? Całą animację mi po prostu wycięło. Ja nawet nie wiem, co się stało. Tutaj coś mamy. Lumos. No, Lumos mi to nic nie da. A, tylko znaki, że jest niebezpiecznie, czy coś tam. Dobra. Tam obok na minimapie widzę, mam albo siedlisko, albo pajęczą norę. Jedno z dwóch. Tutaj. O, kłusownicy! Fajnie, że przełam, ale ja bym chciał się... BUM! Chciałoby się, co? Nie to, chciałem to wziąć, żeby to... No, żeby to lewiosu mi wróciło. BUM! Ojejku, co się stało? Czyżby wypadła ci różdżka? O kurde, zmieniłem go w kurczaka! Jakie podkreślenie tchórzostwa tego typa, co? Gościu widzę, chciał mnie po męsku zaskoczyć od tyłu. Spalenie 2. Okej, to jakiś atrybut sobie znalazłem z tego, co widzę. Okej, tutaj gdzieś chcę... Jack się z nami spotka. Nie Jack. Richard. Jack to ja. Jack ma się spotkać z Richardem. Sarna mi akurat przylatuje. Tutaj trochę pijawek, zawsze warto mieć. A pewnie, totalnie niepodejrzane. Cóż takiego może się tu dziać, prawda? Uwaga, pająki. Na górze są zwykli przeciwnicy, to słychać po głosach. O! Skubaniutki! Gdzie z łapami? Próbuję się uleczyć, niestety. A mówię niestety, bo wolałbym nie zużywać potki na tak prostych przeciwników, no ale... To pokazuje dość mocno, że może i są to zwykli przeciwnicy, ale tak czy siak mogą mnie pokonać z palcem w dupie. Wystarczy tylko chwila mojej nieuwagi. Dobra, to są jakieś dzbany, które muszę zniszczyć. Mam 6, to jeszcze 4. Ciekawe, gdzie je schowali. Incendio. Ale sobie, czemu nie? Dobra, tu... Nie, tutaj już wychodzę poza teren.
Must have been quite stately in its time. Zamek to chyba bardziej jego ruiny stare, a nie faktyczny zamek. Kolejny. O, tam widziałem jeszcze jedną. To jest fajnie schowane, tak samo jak to. I jeszcze jeden mi został. Jeszcze jeden, jeszcze raz. Czoła, która nie żyje. A, tam jest. Okej. I co to jest? Co ja zrobiłem właśnie? Okej, ale halo, co ja zrobiłem? Arena walk czarnej magii! Staw czoła falom przeciwników na arenie, używając zaklęć niewybaczalnych. Avada Kedavra, Imperio i Crucio, a także klątwę eksplozji Confrigo. Poza unikalnymi i niszczycielskimi efektami, zaklęcia niewybaczalne są w stanie przełamać wszystkie zaklęcia tarczy. Ej, niezła miejscówka, z chęcią to obadam, ale to na początku kolejnego odcinka, zanim pójdziemy pogadać z Richardem Jackdołem. Ode mnie póki co to będzie tyle. Do usłyszenia, do zobaczenia w kolejnym materiale z Hogwarts Legacy. Cześć!